pierwsze wydanie magazynu Gra Widzewska. Młodzież to kolejna dawka piłkarskich emocji. To spotkanie drużyny U14. Proszę kamerę w lewo. O, dokładnie tak. I pierwsza bramka podopiecznych Norberta Smorawskiego w starciu z Pelikanem Łowiczy. Na wyjeździe Widzewiacy otworzyli wynik tego spotkania bramką na 0-1, ale to nie było ich ostatnie słowo i to naprawdę zdecydowanie. Dobrze się prezentowali na tle drużyny z Łowicza, no i przede wszystkim pozwolili sobie na to, by jeszcze kilkukrotnie do bramki rywali trafiać. Tutaj dużo walki w polu karnym rywali, ładne przełożenie, zejście na lewą nogę, uderzenie, no i było już 0-2. Tak jak wspominałem, nie był to jednak koniec. Widzewiacy w tym meczu zdecydowanie przeważali i czekali tylko na kolejne okazje do pokonania bramkarza gospodarzy. To jest bramka na 0-3. Mógł chyba się lepiej zachować golkiper drużyny z Łowicza, ale przy tym rzucie karnym ustalającym wynik rywalizacji już nie miał za wiele do powiedzenia. Ostatecznie Widzew wygrywa z Pelikanem Łowicz 4-0. To boisko, które możecie znaleźć z naszej niedawnej transmisji starcia drużyny trampkarzy w Centralnej Lidze Juniorów. Tym razem również nie najstarsi zawodnicy z Akademii, a gracze z drużyny U16 rywalizowali z AKS-em, SMS-em Łódź. No i to jest ładna bramka dla gospodarza otwierająca wynik tego meczu. Wtedy było 1-0. Celne, mierzone uderzenie przy długim słupku, ale nie ostatnie, jeśli chodzi o AKS w tym spotkaniu. To już jest gol na 2-0. Też bardzo ładne, co trzeba docenić, wykończenie pokonujące golkipera drużyny z Łodzi. Widzewiacy byli w stanie odpowiedzieć tylko trafieniem honorowym. Tu ładny przechwyt w środku pola, rozrzucenie gry do prawej strony. No i Florian Wiśniewski znalazł się w polu karnym rywali i trafił na 1-2. Z perspektywy Widzewa to już pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Centralnej Ligi Juniorów U17 podopiecznych Łukasza Jączyka. Nie zaznaczył tego nasz realizator, ale możecie mi wierzyć na słowo, że wynik tego meczu otworzył Jakub Zając. To było trafienie na 1-0 dla czerwono-biało-czerwonych. Oczywiście nie ostatnie. To już bramka Kajetana Radomskiego, 2-0. Dużo radości w szeregach czerwono-biało-czerwonych. Też świadomość tego, że wreszcie te punkty w rozgrywkach na poziomie centralnym się pojawią. Ten mecz miał takie dwa oblicza. Z jednej strony pogodowe, no bo rozpoczynali zawodnicy spotkanie przy promieniach słońca, a kończyli już tak naprawdę w nocy. Z drugiej strony także druga część spotkania wyglądała nieco inaczej. Już ta przewaga Widzewiaków nie była tak wyraźna, ale to nie przeszkodziło im w strzeleniu bramki numer 3. To jest właśnie to trafienie. Milan Basler cieszył się z gola dającego Widzewowi wyraźną przewagę w tym spotkaniu. Ostatnie słowo jednak należało do drużyny z Olsztyna. Znów niedokładne podanie jednego z graczy Łukasza Jączyka. Odbiór w środku pola, dobre rozegranie, ładna akcja na jeden kontakt. No i bramka honorowa dla drużyny z Warmii. Ostatecznie Widzew wygrał jednak 3-1, no i zainkasował pierwszy komplet punktów w tym sezonie, co na pewno bardzo, bardzo cieszy. Zupełnie na przeciwległym brzegu drużyna Jakuba Grzeszczakowskiego, zawodnicy w lidze makroregionalnej U19. Do tej pory nie mieli sobie równych, no ale w trzecim meczu, w trzeciej kolejce tych rozgrywek musieli uznać wyższość Escoli Varsovia. To spotkanie rozgrywane właśnie na terenie rywala rozpoczęło się dla Widzewiaków kiepsko, od bramki na 1-0 dla gospodarzy. Natomiast trafił dla Widzewa niezawodny i bardzo groźny w polu karnym Jakub Juchacz. Wyrównał stan rywalizacji na 1-1, później jednak trafiali już tylko gospodarze. To trafienie z rzutu karnego na 2-1, później rzut rożny. Za wiele tutaj nie widać, natomiast świadomość macie na pewno, że zakończy się on, o właśnie, taką bramką na 3-1 dla Escoli. Jeszcze jeden gol miał miejsce w tym spotkaniu. Znów stały fragment gry, znów rozbiegli się na boki zawodnicy z Warszawy. Krótkie rozegranie, no i ostatecznie zaskoczona defensywa łódzkiego Widzewa wypluł jeszcze piłkę golkiper drużyny z Łodzi. No i 4-1 to ostateczny rezultat tej rywalizacji. Widzew Łódź, druga drużyna, Omega Kleszczów, pierwsza drużyna. Oddajemy głos Danielowi Mące, który otworzył wynik tego meczu strzałem z rzutu karnego w drugiej minucie. No chyba zacznę od początku, że chyba lepiej nie mogliśmy sobie ułożyć początku spotkania. Była to akcja przemyślana, tak, do finalnej akcji rzutu karnego, więc jest to coś, co robimy. Pewne zachowania wychodziły z automatyzmu, więc to jak najbardziej cieszy. Widzewiacy jednak mieli jeszcze okazję do tego, żeby kilka bramek strzelić. Mimo tej radości, mimo tego zadowolenia z postawy drużyny, trafiała także w tym meczu
Omega, ale to czerwono-biało-czerwoni postawili kropkę na D, ustalając wynik tego spotkania, ustalając stan rywalizacji na poziomie 3-1. To jest ta dynamiczna akcja, zareagowała na nią kamera. Damian Pokorski, trafiający z półwoleja przy słupku bramki.